Znany i ceniony aktor teatralny, filmowy i dubbingowy w Latoszynie, Stanisław Brudny po latach ponownie odwiedził gminę Dębica, a konkretnie uzdrowisko Latoszyn-Zdrój. To jest dla mnie podróż sentymentalna, powrót do dzieciństwa. Przyjeżdżałem do starego uzdrowiska mając zaledwie 6 lat, mówił pochodzący z Pilzna artysta. To jest dla mnie tutaj powrót do dzieciństwa, to jest podróż sentymentalna, ponieważ ja mając zaledwie 6 lat przyjeżdżałem tutaj do starego uzdrowiska furmanką z Pilzna razem z moją ciocią, która miała niedowład nóg i wyleczyła tutaj. W związku z tym ja po prostu traktuję to jako cudowne miejsce na ziemi prawie. Nie było oczywiście basenów, były wanny, dobrowina. I w gruncie rzeczy nie wyglądało tak rozbudowane, nie było jak teraz, ale natomiast miało taki klimat nieprawdopodobnego w tych górach, w tych lasach, tutaj rodzaj takiego unikalnego uzdrowiska małego, ale zupełnie niespotykanego. Nie było tu tłumu. Myślę, że dokonaliście tutaj pewnego rodzaju takiego, jakby powiedzieć, gospodarskiego cudu. Bo to po prostu odtworzyć to wszystko po tym, to potrzeba było nie tylko pieniędzy, ale ogromnego wysiłku takiego obywatelskiego, społecznego. Podziwiam tutaj po prostu, że nastąpiło zrozumienie, żeby to otworzyć. To będzie procentować, na pewno. To jest taki jeden dowód na to, że taka działalność po prostu ludzi, którzy mają ideę, to się i znajdą siły i pieniądze. To wspaniałe. Podczas wizyty Stanisława Brudnego w Latoszynie Zdroju padło wiele ciepłych słów. Aktor zostawił również sentymentalny wpis w księdze pamiątkowej. Przyjeżdżając do naszego uzdrowiska, możecie Państwo spotkać znanych i ciekawych ludzi. Ogromny zaszczyt, ponieważ pośród tylu uzdrowisk w Polsce właśnie nasze najmłodsze przypadło panu Stanisławowi do gustu najbardziej. Brzmi wpis na profilu uzdrowiska. Nowe, nowoczesne obiekty w Latoszynie Zdroju cieszą się ogromną popularnością, a kuracjuszy doceniających lecznicze właściwości wody siarczanowo-wapniowej z dnia na dzień przybywa.